Projekt uchwały w sprawie wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Kleparskiego. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątek Krowodrza wnioskuje do Rady Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Kleparskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Parku Kleparskiego ma na celu obronę przed zabudową, a w konsekwencji jego likwidację. Proszę Państwa, taka sama uchwała jak w stosunku do Parku Świętego Wincentego Paula. Jak Państwo wiedzą, póki jest procedowane studium uwarunkowań, to nowe plany miejscowe, przynajmniej taka jest doktryna, nie są wszczynane, nie są rozpoczynane. Taka ogólna, aczkolwiek wiemy, że są od tego wyjątki. Niemniej jednak, skoro są wyjątki, to tym bardziej powinniśmy ten wniosek przedstawić, a jeżeli akurat ten wniosek nie zaliczy się do tych wyjątkowych, to żeby zaraz po uchwaleniu studium Rada Miasta przystąpiła do, a właściwie zawnioskowała, uchwaliła przystąpienie do sporządzania tego planu również dla Parku Kleparskiego, który no jest może troszeczkę peryferyjny w stosunku do pozostałych parków krowodeckich. Niemniej jednak bardzo również piękny, uważam, że należy o niego bardziej zadbać. Bardzo proszę pana radnego. Propozycję poprawki wprowadzenie paragrafu drugiego o treści, że wnioskuje się o scalenie działań znajdujących się na terenie Parku Kleparskiego w okresie sporządzania czy... Nie, bo działanie jest na działach różnych na danym terenie. Tylko ja mam taką uwagę, że to tak nie za bardzo pasuje do tego, do tej uchwały, bardziej do tej poprzedniej. Bo tutaj mamy mowę o, mieliśmy mowę o pozyskanie działek. I przy okazji natomiast tutaj jest wniosek o przystąpienie do planu miejscowego, to tak jakby jest troszeczkę nie ten temat. Parku, to jest takie niejednoznaczne ze scaleniem, ale coś w tym stylu. Włączenie do granic parku. To jest tak jakby scalenie. No tak, znaczy, przynajmniej żeby... Włączone już, na przykład tam jak są działki znowu jakieś drogowe, czy ktoś ma wjazd, to może być osobna na działkę, żeby scalić w zakresie parku. Tak, no, ale to według mnie jest to jest jakby do tej uchwały, którą podjęliśmy chwilę temu. A to może... No. No to w takim razie ja bym proponował, żeby przygotować po prostu oddzielną taką uchwałę. Chociaż podjęliśmy tą jedną. Można iść dobrze. No, kilka sekund za późno. Czy do tego projektu dotyczącego planu zagospodarowania? Bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się z głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.